Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych w CUVAch, ZEASach i XOSIP-ach. Szkolenie ma charakter wstępny, będzie polegało na ogólnym omówieniu zakresu ochrony danych osobowych w Państwa placówce i dopiero po oglądnięciu tego materiału dojdziemy do szczegółów, gdzie będziemy mogli dostosować szkolenie do Państwa potrzeb. Aby nie przedłużać, zaczynajmy. Na początek musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w swojej działalności CUV, ZEASz czy ZOSiP przetwarza dane osobowe. Tak, te instytucje będą przetwarzać dane osobowe, czy to uczniów, czy to rodziców, czy nauczycieli, czy pozostałych pracowników szkół oraz swoich pracowników i swoich kontrahentów. Oznacza to zatem, że CUV, ZEASz czy ZOSiP są zobowiązane do stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli RODO, i polskiej ustawy. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym są dane osobowe. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej na podstawie różnego rodzaju identyfikatorów. Do tych identyfikatorów możemy zaliczyć imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, daną lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową, społeczną cechę osoby fizycznej. Dane osobowe możemy podzielić na trzy podgrupy. Tak zwane dane zwykłe, zaliczamy tutaj te dane najprostsze, które najczęściej spotykamy. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz wykonywany zawód, wizerunek czy adres e-mail. Do drugiej kategorii danych, o którym mówi nam artykuł 9 RODO, zaliczamy inne rodzaje danych, które są to dane szczególnych kategorii, dane zwane danymi wrażliwymi. Do tych danych zaliczamy pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, dane genetyczne, przynależność np. do związków zawodowych, dane biometryczne w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, czyli np. linie papilarne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Te dane to wszelkie dane, które mogą prowadzić do jakiejkolwiek formy dyskryminacji osób. Ostatnim, trzecim rodzajem danych osobowych są dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych. Znajdują się one w artykule 10 rozporządzenia RODO. Musimy zastanowić się, kto jest administratorem danych osobowych. Otóż administratorem danych osobowych jest albo osoba fizyczna, albo osoba prawna, albo organ publiczny, jednostka organizacyjna lub inny podmiot, który decyduje o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych. W przypadku CUV-u, ZEASu czy XOSiP-u ten status będzie przysługiwał właśnie jednostce, czyli bezpośrednio CUV-owi, ZEASowi czy XOSiP-owi. I taka uwaga, administratorem danych osobowych jest ten, kto decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, czyli CUV, ZEAS czy XOSiP, nie dyrektor. Dyrektor czy kierownik reprezentuje administratora, natomiast samym administratorem jest jednostka. Jakie są zasady ochrony danych osobowych? Zasady ochrony danych osobowych możemy powiedzieć, że jest ich dokładnie 7. Pierwszą zasadą jest przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że mamy przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa, w miarę możliwości dobrze i przejrzyście, czyli zrozumiale dla osoby, której dane są przetwarzane. Drugą istotną zasadą jest ograniczenie celu. Jeżeli dane osobowe pobieramy w konkretnym celu, to mamy wykorzystywać je do tego celu, nie zaś do żadnego innego. Jeśli w procesie rekrutacji pobraliśmy dane osobowe do celu rekrutacji, to do celu rekrutacji, nie do żadnego innego celu. Minimalizacja danych. Jeżeli dany artykuł prawny nakazuje nam przetwarzanie danych osobowych tylko określonych, czyli imienia i nazwiska, przetwarzamy tylko imię i nazwisko, nie możemy pobierać szerszego zakresu danych, niż jest ono niezbędne do realizacji danego celu. Kolejną zasadą jest prawidłowość. Musimy przetwarzać prawidłowe dane. Nie możemy pozwolić na to, aby czyjeś dane były nieaktualne, nieprawdziwe. Ciągnie to zatem też obowiązek taki, że osoby, których dane przetwarzamy, muszą aktualizować na bieżąco swoje dane, chociażby zmiana adresu zamieszkania czy zmiana nazwiska. Kolejną zasadą jest ograniczenie przechowywania, dotyczy to czasu, jaki przechowujemy.
Jeśli konkretne dane musimy przetwarzać przez określony czas, to przez określony czas. Jeżeli teczkę akt osobowy mamy przechowywać w tym momencie 10 lat, to mamy przechowywać ją 10 lat, nie 12, nie 8. Jeżeli do celów rekrutacyjnych zdecydowaliśmy się na przetwarzanie danych przez okres miesiąca, pół roku, czy jakiegokolwiek innego okresu, to musimy być konsekwentni i przetwarzać właśnie przez taki okres, jaki poddaliśmy w obowiązku informacyjnym. Kolejna rzecz to integralność i poufność. Musimy tutaj zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem czy przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych, w tym również oczywiście środków informatycznych. Musimy tutaj też zagwarantować, że oprócz tego, że może się zdarzyć negatywna sytuacja w postaci uszkodzenia, zniszczenia danych osobowych, musimy mieć możliwość odtworzenia tych danych osobowych. I ostatnia rzecz to rozliczalność. Tutaj administrator, czyli w tym przypadku CUF czy XOSI, musi stać na straży przestrzegania poprzednich 6 zasad. Jakie obowiązki zatem niesie to, że jesteśmy administratorem, a właściwie jest nim CUF, ZEAS, XOSI? Pierwszym obowiązkiem, jaki musimy spełnić, jest obowiązek informacyjny względem osób, których dane będziemy przetwarzać. Może to być na przykład obowiązek informacyjny dotyczący naszych pracowników. Nasi pracownicy mają prawo wiedzieć, w jaki sposób są przetwarzane ich dane. Jednak obowiązek informacyjny nie musi być jeden. Mogą być także inne obowiązki informacyjne. Na przykład inny obowiązek informacyjny będzie w momencie, kiedy będziemy przeprowadzać proces rekrutacji, ponieważ cel jest tam inny. Kolejnym obowiązkiem informacyjnym, z jakim możemy się spotkać, jest to na przykład obowiązek wynikający z przetwarzania danych osobowych w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Kolejną istotną rzeczą, jaka leży po stronie administratora, jest zabezpieczenie danych osobowych przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych, w tym informatycznych i organizacyjnych, tak aby dane nasze nie zostały udostępnione osobom trzecim i nie zostały zniszczone lub utracone. Mamy tutaj podjąć wszelkie działania i możliwe środki, które zapewnią nam przestrzeganie 7 zasad, o których wcześniej mówiliśmy. Kolejną zasadą jest respektowanie praw osób, których dane dotyczą. Na przykład udzielanie informacji co do celu, sposobów i źródeł przetwarzania danych osobowych osób, których przetwarzamy. Osoba może mieć prawo do sprostowania swoich informacji. W takim razie, jeżeli zgłasza się do nas z wnioskiem o sprostowanie swoich danych, mamy obowiązek to sprostowanie dokonać. Jeżeli dana osoba poprosi nas o kopię swoich danych przetwarzanych, również mamy obowiązek udostępnienia jej takiej kopii. Jeżeli dana osoba będzie również miała ochotę zostać osobą zapomnianą, musimy spełnić jego żądanie i ta osoba powinna zostać zapomniana, jednak mogą tutaj zachodzić sytuacje, że przepisy prawa nakażą nam przetwarzać nadal te dane osobowe, wtedy te dane nadal będziemy przetwarzać. I ostatnim obowiązkiem, jaki spoczywa na administratorze, jest wyznaczenie inspektora ochrony danych. W przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego, obowiązki RODO nie przewidują teraz zgłaszania zbioru danych do rejestracji. Kiedy mówimy o przetwarzaniu danych osobowych, musimy wyjść od definicji, czyli czym jest przetwarzanie danych osobowych. Także przetwarzanie danych osobowych jest to dowolna czynność dokonywana na danych osobowych. Możemy tutaj zaliczyć zbieranie danych, utrwalanie tych danych, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, archiwizowanie, adaptowanie, modyfikacja, pobieranie, przeglądanie, udostępnienie, dopasowanie lub inne czynności, które dokonują się na danych osobowych. Kiedy możemy zatem przetwarzać dane osobowe? Dane osobowe możemy przetwarzać na podstawie 2 artykułów, artykułu 6 i 9. Przy czym artykuł 6 dotyczy danych zwykłych, czyli tych najprostszych, imię, nazwisko, adres mailowy, zatrudnienie, i artykuł 9, który dotyczy danych szczególnych kategorii. Na razie skupimy się na artykule 6. Artykuł 6 dopuszcza nam możliwość przetwarzania danych osobowych w 6 przypadkach. Pierwszym z tych przypadków jest zgoda. Najprostsza rzecz, uzyskujemy od kogoś zgodę na przetwarzanie danych osobowych i możemy przetwarzać te dane osobowe. Jednak zgoda jest bardzo często naciąganą formą przetwarzania danych osobowych, dlatego że jeżeli mamy przepis prawa, który nam jednoznacznie mówi, że możemy przetwarzać takie dane, nie powinniśmy wtedy pobierać zgody. Zgoda ma być dobrowolna, czyli jeśli chcemy i prowadzi to do naszych korzyści, a nie jest to obowiązkowe z przepisów prawa, wtedy stosujemy ten przepis. Drugą podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy. Zatrudniamy pracownika i wtedy przetwarzamy jego dane osobowe. Nie musimy go wtedy prosić o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wynika to wprost obowiązku i konieczności wypełnienia umowy, dlatego możemy przetwarzać jego dane, na przykład w postaci imienia, nazwiska czy innych danych, które są niezbędne do zawarcia stosunku pracy. Kolejna rzecz to przetwarzanie
niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku na administratorze. Mamy tutaj do czynienia na przykład z rozliczeniami ZUS. Jesteśmy zmuszeni przetwarzać pewne dane osobowe w związku z zapewnieniem tej osobie ubezpieczenia społecznego. Kolejna rzecz. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą. Na przykład tyczy się tutaj dożywiania dzieci w szkole. Możemy przetwarzać te dane osobowe ze względu na to, że jest to korzystne dla danej osoby. Piątym czynnikiem jest przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Czyli jeżeli w ramach interesu publicznego dokonujemy jakichś czynności, wtedy możemy przetwarzać dane osobowe. Jest to bardzo często spotykane, na przykład w okresie pandemii. I ostatnia rzecz, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jeśli przepisy nie mówią inaczej. Na przykład stosowanie monitoringu w firmie jest bardzo często tutaj interesem pracodawcy, dlatego że interes pracodawcy, administratora w tym przypadku, wiąże się z tym, aby pomieszczenia czy budynek nie był defasowany, żeby nie dochodziło do wypadków, a jeżeli dojdzie do wypadków, żeby była możliwość sporządzenia protokołu powypadkowego. Każda z tych zasad ma charakter autonomiczny, dlatego że wystarczy, że jedna z nich zajdzie, wtedy możemy przetwarzać dane osobowe. Nie ma potrzeby dublowania tych zasad. Jedna zasada występuje, już możemy przetwarzać dane osobowe. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w ZEASie, CUBie czy SOSIP-ie odbywa się na podstawie zgody, to musimy pamiętać, że musimy wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie. Czym jest jeszcze zgoda? Zgoda jest to świadome i jednoznacznie okazanie woli, z którego wynika, że osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczące jej danych osobowych. Tak pokrótce, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, to warto, abyśmy mieli na przykład podpis, że ta osoba wyraziła zgodę, wysłała do nas na przykład maila, że proszę o przetwarzanie moich danych osobowych w takim celu. W momencie, kiedy mamy rekrutację, ktoś do nas składa CV, jest to właśnie forma jednoznacznego pokazania woli, w którym ta osoba chce, abyśmy przetwarzali jej dane osobowe.